Hej kochani, cześć, zapraszam Was na car vloga. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaką ja mam tu konstrukcję ustawioną, żeby kamera stała tutaj przede mną. Kochani, jestem w aucie, właśnie wracam z zakupów, zaraz Wam może te zakupy jeszcze pokażę tak na szybko, bo byłam w TK Maxie i przy okazji stwierdziłam, że nagram Wam car vloga. Na temat, który się powtarza już wielokrotnie, wiele osób mi pisze, że jest samotnych, że jest singlami, że jest po rozstaniu i jak sobie poradzić z rozstaniem, czy zawsze miałam kogoś, czy były sytuacje, że byłam sama. No i właśnie o tym chciałabym Wam powiedzieć oraz moje metody na walkę z taką samotnością. No dobra, zacznijmy może od tego, że ja długo byłam singielką, jeszcze przed spotykaniem się z Darkiem byłam bardzo, bardzo długo singielką. Kiedyś byłam w związku, jeszcze liceum, studia. Byłam w takim dłuższym związku i później po rozstaniu byłam bardzo długo sama i tak jak Wam wielokrotnie wspominałam, spotykałam się z różnymi facetami i ogarniętymi i nieogarniętymi i bardziej takimi artystami i bardziej takimi pracującymi w korporacjach, jeżeli chodzi o zawód. Różni mieli swoje firmy i tak dalej, no ale za każdym razem była totalna porażka. Myślę, że nie znalazłam osoby, która tak do końca by mnie po prostu zrozumiała, tak jak Darek mnie rozumie. Myślę, że też YouTube'a nie traktowali poważnie, ale to już jest inna kwestia o tych facetach, ale chciałabym Wam właśnie powiedzieć o byciu singielką. Jak ja zostałam singielką, ja się mega cieszyłam, bo byłam właśnie w takim dłuższym związku i poczułam taką wolność, że mogę w końcu robić co chcę, nikt mnie nie będzie kontrolował, przed nikim się nie muszę tłumaczyć, jeżeli chodzi o jakieś zakupy, jeżeli chodzi o wyjścia, no i naprawdę zaczęłam wtedy dużo wychodzić, spędzać czasu ze znajomymi, no i słońce nam tutaj wyszło. Miałam wtedy 20 kilka lat, więc to był idealny czas na takie imprezowanie, na korzystanie z życia i rzeczywiście pierwszy rok był taki, że ja mega imprezowałam, mega się dużo bawiłam, ale nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że jestem sama. I pamiętam, no bo właśnie byłam w dłuższym związku i jakoś nie mogłam przywyknąć w ogóle do tej myśli, że będę sama spędzać czas. Nie mówię tutaj tylko o wyjściach, ale tak w ciągu dnia, jeżeli mam do kogo zadzwonić i tak dalej. I wtedy rzeczywiście przekonałam się, kto jest prawdziwym przyjacielem, kto chce ze mną spędzać czas, kto nie zerwał ze mną kontaktów przez to, że się rozstałam z chłopakiem. Wtedy wymyślałam sobie takie moje zasady, co powinnam zrobić, żeby spełnić się jako singielka. Wiem, że to brzmi głupio, jako takie porady z kosmo, ale faktycznie co powinnam zrobić? Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą postanowiłam, że zrobię, to, że pójdę sama do restauracji. Może to nie jest wielkie osiągnięcie, ale jak zawsze chodziłam z kimś, no nigdy nie chodziłam sama po prostu do restauracji, nigdy sama nie jadłam, że pójdę do restauracji, nie do McDonalda, tylko pójdę do restauracji, z Karlu zamówię, zjem sobie sama właśnie obiad, sama przy stoliku, no i że nie będę miała z kim gadać, że muszę się przyzwyczaić do tego i zrobiłam to i byłam z siebie bardzo dumna. Druga rzecz, którą zrobiłam sama, to było wyjść do kina i wiem, że wiele osób ma problem z tym, żeby pójść do kina samemu. Pamiętam, że widziałam sama Zmierzch i kilka innych filmów. Chodziłam na różne filmy i na jakieś romantyczne i na jakieś akcji. Jak ktoś ze mną nie chciał iść, to po prostu ja sobie szłam sama. Nie miałam akurat wtedy znajomych, których mogłabym zabrać i po prostu stwierdziłam, że sama będę chodzić do kina i że nie jest to nic dziwnego. Tyle osób chodzi samych, więc ja na pewno też dam radę. I słuchajcie, przez długi czas chodziłam naprawdę sama do kina. Później akurat miałam takiego kumpla, z którym bardzo często chodziliśmy. Więc już nie było tego problemu, ale długi czas chodziłam sama. I trzecia rzecz to było pójście samemu do klubu. Oczywiście nie do byle jakiego pierwszego z brzegu jakiegoś klubu, do klubu, do którego zwykle chodziłam. Akurat to była klubo-kawiarnia i zaczęłam chodzić sama do klubu. Stwierdziłam, że zawsze spotkam tam kogoś ze znajomych i faktycznie tak było. Nawet jak wychodziłam sama do klubu, szykowałam się sama i tam jechałam koło 12 się bawić, to zawsze ktoś ze znajomych tam był, z takich dalszych znajomych. Ja to mówiłam, że znajomi z klubu. To nie byli jacyś tam bliscy znajomi, z którymi bym się spotykała poza klubem, ale właśnie znajomi z klubu. I to mi bardzo pomagało, jakby przez te moje kolejne kroki bycia singielką, że sobie z tym poradziłam, przeszłam te kolejne kroki, to naprawdę czułam się z tym lepiej. No ale nie ukrywajmy, że później było coraz gorzej, bo... O, pan jest koło mnie. Akurat tutaj. Bo wiecie, jak byłam świeżo po rozstaniu, to w ogóle nie miałam zamiaru się z nikim spotykać i właśnie chciałam się nacieszyć tym byciem singielką, że jestem sama, że mogę robić co chcę. A kiedy... Już minął mi ten czas właśnie zabawy, chodzenia do klubów, alkoholu, zabawy z znajomymi, poznawanie nowych osób. Stwierdziłam, że jestem bardzo, bardzo samotna i że już nie chcę być singielką i chcę zacząć się z kimś spotykać. I bardzo doskwierała mi atmosfera, jak się na przykład szło na wesele, czy tam gdzieś do rodziny. Wszyscy w kółko pytali, kiedy się z kimś zwiążesz, kiedy przyprowadzisz chłopaka, a dlaczego ty nikogo nie możesz poznać? No po prostu tak, to jest tylko single są w stanie powiedzieć, jak to bardzo jest męczące, jak rodzina potrafi
rodzina i znajomi potrafią zmęczyć. I wszyscy mi zadawali pytanie, przecież nie masz, jak to jest możliwe, że nie masz nikogo poznać? Ja mówię, no jasne, poznaję facetów, ale są beznadziejni. I właśnie jak zaczęłam chodzić na randki i za każdym razem było coś nie tak. I randkowałam i przez... umawiałam się na randki i przez internet. I pamiętam, że wtedy był początek Facebooka, zaczęłam się umawiać na randki przez Facebooka, przez takie różne aplikacje randkowe i przez Sympatię i przez różne właśnie takie miejsca, przez fora, przez grono. Kiedyś było inaczej niż teraz, ale działało to wszystko na podobnej zasadzie co Tinder, tylko wtedy było inaczej. I chodziłam na te randki i była tragedia. Znajomi też starali się przedstawić mi kogoś sensownego, ale za każdym razem była wtopa. Naprawdę poznawałam po prostu niewłaściwych facetów. I tak się coraz bardziej zniechęcałam i naprawdę mi doskwierało to, że byłam sama, ale nigdy nie przeszkadzało mi to, że mieszkam sama. Nie wiem, jak wam to wyjaśnić. Dobrze mi się mieszkało same. Zresztą pamiętacie mnie z tych czasów, kiedy właśnie zaczynałam nagrywać na YouTubie, to już byłam sama i dobrze mi się mieszkało. Dobrze się czułam będąc sama, dobrze się czułam sama w domu. Z tym nigdy nie miałam problemu. Wiem, że wiele osób ma właśnie problem, jak się rozstaje, że nie mogą być same w domu. Musicie też to polubić, żeby spędzać czas ze sobą. Ja nauczyłam się spędzać czas ze sobą, sama wychodzić na rower, sama... Ojku, sorry, ale jakieś włosy mi przeszkadzają. Sama gdzieś tam jeździć po Warszawie, chodzić na zakupy, chodzić do restauracji, chodzić do kina, na różne koncerty. Niektórym to może się wydać dziwne, także no myślę, że kluczem do bycia szczęśliwym z singlem jest to, żeby nauczyć się spędzać czas z samym sobą i polubić bycie samym sobą, polubić mieszkanie samemu. Oczywiście później jest ciężko się przekonać, jak już z kimś zamieszkacie. Czasami niektórzy mają z tym problemy. Ja nie miałam takiego problemu, bo z Darkiem się super dogadujemy, ale rozumiem, że właśnie w zależności od tego, jaki kto ma charakter, że może to być trudne. No i tym bardziej z wiekiem, im ktoś jest starszy, tym trudniej jest zaakceptować drugą osobę. Ale przede wszystkim nie wolno się poddawać. No i pierwsza, najważniejsza rada, jeżeli szukacie drugiej połówki, jeżeli jesteście sami, a szukacie drugiej połówki, chcecie mieć chłopaka lub chcecie mieć dziewczynę, to nie szukajcie na siłę, to jest najważniejsza rada. Nie chodźcie właśnie na siłę, na randki. Znaczy, chodźcie na randki, to nie jest to, bo tak to nikogo nie poznacie, ale nie zamykajcie się na ludzi, może tak, jeżeli ktoś jest dla was miły, to rozmawiajcie. Jeżeli ktoś was zaprasza, no to idźcie, ale nie szukajcie na siłę, nie dlatego, że koleżanki mają, dlatego, że koledzy się z kim spotykają, to nie znaczy, że wy też musicie. I jeżeli są takie sytuacje, które was wkurzają, właśnie gdzieś tam idziecie na wesele i ktoś was ciągle wypytuje, dlaczego bez partnera, ja zawsze czułam jak takie trzecie koło wozu, czy piąte koło wozu, jak to się mówi, zawsze czułam się właśnie tak strasznie samotna w tych sytuacjach, no to wychodźcie po prostu z takiej sytuacji, w ogóle nie przejmujcie się tym i olewajcie to. Albo w ogóle, jeżeli się źle czujecie, no to po prostu nie idźcie. No, trzeba polubić spędzać czas ze sobą i nie szukać na siłę, a znajdzie się sam. I faktycznie tak jest. Wiele osób mi tak powtarzało, ja w to nie wierzyłam, ale faktycznie tak jest. Musicie mi uwierzyć na słowo. Trzeba polubić bycie singlem. To nie jest nic złego, to nie jest przekleństwo. Musicie z tego korzystać i naprawdę będę zawsze bardzo miło wspominać te lata, kiedy byłam sama. Czasami czułam się samotna, czasami było mi bardzo źle, oczywiście, że tak, ale zawsze mi się dobrze z samą sobą mieszkało i naprawdę podejdźcie do tego bardziej pozytywnie, właśnie, że macie wolność, że możecie robić co chcecie, że możecie siedzieć do której w nocy chcecie i nikt wam nie przeszkadza. Możecie jeść co chcecie, możecie sprzątać kiedy chcecie, albo nie sprzątać, bo mieszkacie sami. Także taka moja mała pogadanka, mam nadzieję, że wam się podobało. Podrzucajcie mi na dole tematy do filmów, które chcecie oglądać, jeżeli chodzi o carvlogi. O, ale świeci, teraz będzie dużo carvlogów, bo jak wiecie, wyjeżdżamy i na pewno w drodze też będziemy dużo nagrywać i będziemy dużo do was gadać, także podrzucajcie tematy. Stwierdziłam, że dziś właśnie pogadam o singlach. Jeżeli jesteście singlami, nie martwcie się, większość moich koleżanek to singielki, większość moich kolegów to single i w końcu się to zmieni, w końcu kogoś znajdą na pewno, tak jak ja znalazłam i nie ma się co zamartwiać, trzeba korzystać z życia i nie martwić się na zapas. Napiszcie mi, czy jesteście singlami, czy jesteście w szczęśliwym związku i jak to u was z tym było i czy lubicie być singlem, czy nie, czy lubiliście. To tyle, widzimy się w kolejnym vlogu, pa pa!